Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Państwa Unii Europejskiej otwierają drogę do podpisania umowy handlowej z Kanadą. Wczoraj ambasadorowie państw krajów Wspólnoty Unii Europejskiej zaakceptowali wypracowaną w belgijskich negocjacjach deklarację w sprawie CETA. Dziś ma się odbyć procedura pisemna, która ma formalnie umożliwić podpisanie umowy. O porozumienie w sprawie CETA nie było łatwo. W takich okolicznościach nie możemy powiedzieć tak, ale jesteśmy gotowi na dyskusję. Mówił jeszcze w poniedziałek premier Walonii, która blokowała możliwość podpisania umowy z Kanadą. Władze tego francuskojęzycznego regionu Belgii chciały uzyskać gwarancje, które by uchroniły jej gospodarkę przed niepożądanymi konsekwencjami. Chodziło głównie o mechanizm arbitrażu, czyli występowania inwestorów przeciwko państwu, obniżenie standardów socjalnych, żywnościowych i środowiskowych i niskiej ochrony rynku Unii Europejskiej przed amerykańskimi korporacjami mającymi siedziby w Kanadzie. Jest to kraj biedny, region stosunkowo biedniejszy niż reszta Belgii, ale właśnie obawiając się tego, że zostanie zdominowany przez wymianę handlową i tanią żywność z Kanady, importowanej z Kanady, no, podjął próbę jakby ograniczenia tej możliwości przy regulacji tej umowy, wykorzystując wewnątrz belgijskie regulacje. Po długich negocjacjach Walonia otrzymała rękojmię. Walonia jest bardzo szczęśliwa, że nasze żądania zostały wysłuchane. Premier Walonii podkreślał, że to porozumienie jest ważne nie tylko dla samej Walonii, ale całej Europy. Zawarte porozumienie otwiera drogę do podpisania CETA. Mamy porozumienie w sprawie tekstu, który pokazuje belgijską propozycję. Przekazaliśmy tę wiadomość do Unii Europejskiej i szefa Rady Europejskiej, by do piątku możliwe było podpisanie umowy o wolnym handlu z Kanadą. To na pewno nie jest umowa naszych marzeń, ale to jest też umowa, która dzięki temu, że zadbaliśmy o to w Polsce, a żeby były duże gwarancje dla interesu polskiego państwa, która będzie umową bardziej w opinii polskiego rządu, również i parlamentu, bo przypomnę, że parlament polski przyjął stosowną uchwałę dotyczącą przyjęcia umowy CETA, która będzie bardziej gwarantowała interesy polskie niż do tej pory istniejące umowy pomiędzy Polską a Kanadą. Ostateczna ratyfikacja będzie należeć do parlamentów krajów unijnych i Kanady. Jakiekolwiek decyzje, które będą zapadały dotyczące tej umowy w Polsce, muszą być ratyfikowane większością 2/3 głosów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne zabezpieczenie i na pewno nigdy nie będzie zgody polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby wprowadzać rozwiązania, które byłyby niekorzystne dla Polski. Spór wokół CETA wyraźnie pokazuje, jak podkreślała premier Beata Szydło, że w Unii Europejskiej mamy poważny kryzys. Wczoraj minął termin wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja straszy sankcjami, a rząd odpowiada krótko. Nie życzymy sobie naruszenia naszej suwerenności. Ingerencja zewnętrzna wszelkich organów, nawet jeśli to jest ingerencja na zasadzie doradztwa, tak jest na przykład jeśli idzie o Komisję Wenecką, natomiast jeśli idzie o pewne standardy, które nam się próbuje narzucać, szczególnie ze strony Komisji Europejskiej, uważamy jako naruszanie naszej suwerenności. Trybunał, a przede wszystkim jego prezes, muszą działać na podstawie prawa i w granicach prawa, podkreśla minister Beata Kempa. Na podstawie prawa i w granicach prawa. Na podstawie prawa, to znaczy na podstawie prawa, które uchwala Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, potem Senat, a potem podpisuje prezydent. I na podstawie tej ustawy powinien działać pan przewodniczący Trybunału. Tego, zdaje się, ani Komisja Europejska, ani Komisja Wenecka nie chcą zrozumieć i doczytać, ale taki jest porządek i hierarchia źródeł prawa w Polsce. Powodem tej nagonki na Polskę, jak mówi szefowa kancelarii premier Beaty Szydło, są panujące w Europie trendy. To lewackiej Europie nie zależy na silnej Polsce, na silnej polskiej rodzinie i tożsamości. Jesteśmy krajem, który w tej chwili postawił na inwestycje w rodzinę, czyli to idzie zupełnie wbrew wszelkim lewackim i liberalnym poglądom wielu osób znaczących w Unii Europejskiej. To jest być może ta sól w oku, która powoduje, że wszelki pretekst do krytyki, jeśli się znajdzie, to należy go podsycać i należy to
podkreślać, a przede wszystkim wzmacniać w Europie. Tak jak robi to opozycja w Polsce, donosząc na własny kraj poza jego granicami. Parlament Europejski wyraził zgodę na wpisanie Via Carpatii do sieci głównych korytarzy transportowych Unii Europejskiej. Via Carpatia to planowana międzynarodowa trasa relacji północ-południe łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Decyzją Brukseli jesienią 2013 roku ustalono przebieg korytarzy komunikacyjnym praktycznie z wykluczeniem wschodniej części naszego kraju. Teraz jeden ze sztandarowych projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości dostał zielone światło od Parlamentu Europejskiego. Zdaniem eurodeputowanych infrastruktura transportowa w środkowo-wschodniej części Unii Europejskiej jest słabiej rozwinięta niż w innych regionach Europy, dlatego konieczna jest poprawa tych połączeń komunikacyjnych. Dzięki temu i Polska Północno-wschodnia, region wschodni Polski, ale również i cała nasza ojczyzna będą dynamicznie i szybciej się rozwijać i przede wszystkim budujemy łączniki poza krajem łączące nas z pozostałymi krajami właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg S61, DK8, S19 łączące Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów. Pod takim hasłem w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbył się wczoraj Międzynarodowy Kongres. Miał on na celu przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz centralnych, historycy Instytutu Pamięci Narodowej czy osoby narodowości żydowskiej, które swoje życie zawdzięczają heroicznej postawie Polaków w czasie niemieckiej okupacji. Nikt nie pamięta, czy nie pamięta się w Polsce. Jakoś nie mówi się o tym, o tych wszystkich bohaterach, którzy oddawali życie za drugiego. Byli tak odważni. Rzeczywiście miłowali. Mówił twórca Kaplicy Pamięci Polaków Ratujących Żydów ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W czasie niemieckiej okupacji w Polsce za ratowanie Żydów groziła kara śmierci, tłumaczył profesor Wojciech Polak. We Francji człowiek, który ratował Żyda, ryzykował 3 lata więzienia. W Polsce człowiek, który ratował Żyda, ryzykował karę śmierci, która była często stosowana wobec niego i wobec jego rodziny. Z heroiczną postawą polskiej rodziny walczaków spotkała się m.in. Hawa Nisimow, urodzona w Warszawie 3 miesiące przed wybuchem II wojny światowej. Im groziło śmiercią, są wielcy bohaterzy i 2 razy Niemcy przyszli też szukać, bo słyszeli, że jest Żydówka. I myśmy uciekali na inną wieś, potem myśmy uciekali znowuż w piwnicy mnie chowali i właśnie się uratowałam i dzięki nim. Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ocalił. Słynny werset Talmudu Babilońskiego, który widnieje na medalach wręczanych przez Instytut Pamięci Yad Vashem za ratowanie Żydów, przypomniał przedstawiciel ambasady Izraela Michał Sobelman. Dotychczas tego zaszczytu dostąpiło 20 kilka tysięcy ludzi, wśród nich prawie 7 tysięcy to Polacy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy ci, którzy ratowali Żydów w tych strasznych, nieludzkich czasach dostąpili tego zaszczytu. Odpowiedzią na potrzebę szczegółowych badań mających ustalić nazwiska bohaterów II wojny światowej, którzy ryzykowali swoje życie pomagając Żydom, jest wybudowana z inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka Kaplica Pamięci. W Polsce brakowało miejsca, w którym byliby upamiętnieni ci, którzy zginęli za pomoc ludności żydowskiej. Kaplica Pamięci wypełnia tę lukę. To jest miejsce dla rodzin, bardzo symboliczne i też symboliczne dla wszystkich Polaków. Wskazuje koordynator badań związanych z Kaplicą Pamięci ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Otwarcie tego miejsca to kamień milowy w polsko-żydowskich relacjach, tłumaczy Johnny Daniels z Fundacji From the Depths. I hope. Wierzę, że pomysł ojca Tadeusza Rydzyka będzie rozpowszechniany na całym świecie, że takie miejsce będzie otwarte również w Izraelu, a grupy z całego świata będą mogły taką kaplicę odwiedzić. Jak tłumaczył prezes IPN dr Jarosław Szarek, niektóre środowiska próbują podważać prawdę o heroizmie narodu polskiego, obarczając go winą za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Ta konferencja służy temu, żeby udowodnić, że tak nie było. Świadectwa osób ocalonych,
chwalonych przez Polaków, są najwybitniejszym tego dowodem. Jak symbolem już tych postaw Muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej, poświęcenie rodziny Ulmów, ich śmierć. W Kaplicy Pamięci po raz pierwszy zabrzmiał język jidysz. Przedstawiciele narodów polskiego i żydowskiego wspólnie modlili się psalmem 126. Kongres zakończyła msza święta w intencji Polaków pomordowanych za udzielanie pomocy Żydom oraz wszystkich ofiar niemieckiej i rosyjskiej okupacji w trakcie II wojny światowej. Ponad 4000 osób zostało bez dachu nad głową. To skutki trzęsienia ziemi, które miało miejsce w środę w środkowej części Włoszech. Jak ocenił szef włoskiego resortu spraw wewnętrznych, brak ofiar to cud, biorąc pod uwagę siłę wstrząsów. Do tragedii doszło 2 miesiące po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło prawie 300 osób. W miasteczku Amatrice, zniszczonym 24 sierpnia, nowe wstrząsy wywołały kolejne straty. Jak mówią mieszkańcy, przed jeszcze tragiczniejszymi skutkami drugiego, silniejszego wstrząsu uratował ich pierwszy, po którym opuścili swoje domy. Sytuacja jest straszna, bo jak widać są poważne szkody, ale na szczęście jest lepiej niż to wygląda, bo nikt nie zginął, nikt nie został ranny. Premier Włoch zapowiedział, że rząd przeznaczy 40 milionów euro na pierwszą pomoc. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Marche w pobliżu epicentrum wstrząsów. Są tam setki osób bez dachu nad głową, jednak nie chcą opuścić swojego miasta. Nie ruszam stąd na pewno, mój dom jest tutaj. Zostaniemy tutaj, ze łzami w oczach będziemy patrzeć na nasz dom, który wkrótce się zawali. To wszystko, co możemy zrobić. Na ulicach wielu miejscowości leżą gruzy. Zniszczeniu uległo kilka cennych budynków, między innymi 17-wieczna świątynia w Nursi. Wstrząsy były odczuwalne także w środkowej i południowej części Włoch, między innymi w Asyżu i w Rzymie, oddalonym od epicentrum o 150 km. Po dwóch silnych wstrząsach zanotowano w ciągu kilku godzin około 60 wtórnych. Sejsmolodzy ostrzegają, że w najbliższym czasie należy spodziewać się dalszych wstrząsów wtórnych. A już za chwilę prognoza pogody. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 10. Zapraszam. Iwona Kowalska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad północną, a w dalszej części terminu, nad wschodnią częścią kontynentu europejskiego, niże z frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze wyże. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż nad Skandynawii i fronty atmosferyczne. Dziś w Europie najpogodniej będzie na zachodzie, południu i w centrum. Na północnym wschodzie, a także w Grecji pochmurno i deszczowo. Najchłodniej w Moskwie około 2 stopni, a najcieplej w Madrycie 23. Dziś w Polsce zapowiada się deszczowy dzień i warto zabrać ze sobą parasol. W południowych i środkowych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże, a na północy całkowite z opadami deszczu. Opady w północnych regionach miejscami intensywne. Przejaśnienia jedynie na południu. Na termometrach od 6 stopni w Białymstoku do 13 we Wrocławiu. Powieje silny i porywisty wiatr z południa i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1024 hektopaskali. A teraz dla Państwa prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.